Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Skie i dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars. Dawno nie graliśmy, kilka dni już minęło, mam dla was kilka newsów, mam nadzieję, że wam się spodobają. Ale zanim zaczniemy, może skupimy się na klubie naszym moi drodzy. Klub nazywa się oczywiście Smoczki Skie standardowo, każdy na pewno wie, każdy pamięta. Przejrzyjmy sobie kto tutaj jest ogólnie online, albo kogo nie było, Ruby nie było dwa dni. Moi drodzy, właśnie zwolniło się nowe miejsce, wyrzuć. Ostatnio oczywiście mówiłem wam i przypominam znowu, że osoby, które nie będą grały więcej niż 2 dni, którym wbije tutaj ikonka 2 dni, będą, że tak powiem, z gildii usuwane, żeby zrobić miejsce osobom aktywnym, ponieważ tylko aktywne osoby chcemy mieć. Ostatnio też zauważyłem kilka komentarzy, że jak to jest, że Skie jest online, ale nie gra z widzami. Moi drodzy, jeżeli ja gram wieczorem, bo tylko powiedzmy mam chwilkę czasu, żeby zbić sobie pucharki, to nie zawsze mam czas, żeby grać z wami w tym momencie. Oj, wyłączył mi się Brawl Stars. Nie zawsze mam czas, żeby bawić się z wami, żeby szukać jakiejś osoby do grania. Przeważnie to jest tak, że po prostu wchodzę, włączam meczek, zbijam sobie te punkciki i po prostu wychodzę w tym momencie. Dlatego nie miejcie mi tego za złe, nie piszcie do mnie z jakimiś tam wyrzutami, bo to nic nie zmieni po prostu. Ja gram tak, jak ja chcę. Na live'a gramy razem, staram się wieczorami, jak tam mam chwilkę czasu więcej. No oczywiście dodaję jakieś tam większą liczbę osób, gram z kilkoma osobami sobie zawsze. Wczoraj nawet graliśmy sobie w kilka właśnie osób, fajnie się grało przez pół godzinki, co prawda, ale zawsze kilka osób sobie tam ze mną pograło. Także moi drodzy, ja też jestem oczywiście zwykłym graczem, nie zawsze mam czas, nie zawsze mam chęć grania z kimś z naszej ekipy, ale staram się to robić. Klan w tym momencie wymaga 2600 pucharków, ja mam 2800, więc, że tak powiem, edytujemy klan. 2800, zapisz. I moi drodzy, osoby, które są na samym dole, prosiłbym, żeby się podciągnęły troszeczkę, czyli Antek, Maciej, Filip, Kremowa, no i Janusz jest bardzo blisko też Januszowi, ale Kremowa też widzę, że blisko jest. Czyli Janusz i Kremola, Kremola, problemu raczej za bardzo nie mam tutaj z tym, bo jesteście bardzo blisko mnie, natomiast Filip, Maciek i Antek, prosiłbym, ażebyście lekko pociągnęli swój wynik. Ja tu nagrywam teraz 30.08, czyli 30 w piątek, ten film będzie się pewnie pojawił jakieś to troszkę później, ale w razie W wiedzcie o tym, że moi drodzy, ostatnie osoby, które są w klanie naszym, są delikatnie zagrożone, prosiłbym, żeby delikatnie te punkty podbiły, bo nie chciałbym was wyrzucać, ale też chciałbym, żeby klan się rozwijał, bo to, że wy się zalogujecie powiedzmy na 2 minutki i wyjdziecie z gry, żeby tylko nabić sobie, że jesteście online, to mnie to zupełnie nie cieszy. Także moi drodzy, w tym momencie mamy 97 na 100 miejsc. Zobaczymy, czy ktoś już do mnie pisze coś. Nie, na razie nie piszą. Okej, cieszy mnie to niezmiernie. Moi drodzy, ostatnio była spora aktualizacja i pojawił się nowy Zadymiarz. Nowy Zadymiarz jest za 6000 pucharków, jest to 8-bitowiec. Z tego co widziałem, strasznie postać OP. Strasznie OP, bo nie dość, że zadaje sporo obrażenia, to do tego jeszcze ma ulta, który jest buffem. I do tego jeszcze powoduje jeszcze większe obrażenia, zobaczcie. Ta postać jest dosyć strogą postacią, mocną, zobaczcie. I ten ult się nie kończy do czasu, aż ktoś go rozwali. Powiem wam, że to jest a co za informacje, zobaczcie, obrażenia na sekundę mam podane teraz, zobaczcie. O kurde, nawet nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem. Spoko. Ej, no co jest? Czemu mi się wyłącza gierka? Nie mam pojęcia. Luska, cicho, pies mi szczeka, kurde. Mam nadzieję, że nie będzie problemu w grze później, bo ostatnio jakieś w ogóle problemy były z tą gierką. Dobra, musimy odebrać sobie na pewno punkciki. Tylko komu ja te punkciki chciałbym dać? Powiem wam szczerze. I ja skłaniam się jednak ku Rozie, bo Roza będzie chyba moją pierwszą postacią, która wbije 20. Ewentualnie Bull, bo ostatnio mam taki plan, że Rozą gram sobie wszystkie duelki, natomiast wszystkie inne mapy gram Bullem. I obydwoje nabijałem jakieś tam punkciki, także ogólnie jest spoko. Roza ma 5, mogę na 6 ją podnieść, gdybym miał tylko pieniądze. Tylko pieniądze będą, więc ją podniesiemy. Kurde, może Bulla jednak podnieść. Tych punktów dużo nie ma, damy Bullowi je. Dużo punktów nie ma, więc damy je Bullowi. Za 2900 pucharków jest 50 kasy. Ogólnie z tą kasą w tej grze jest moim zdaniem duży problem. Mogliby to jakoś rozwiązać, żeby to troszeczkę działało sprawniej. I odbieramy sobie za darmo kasiurkę dzisiaj oczywiście. Otworzymy sobie dzisiaj też mega skrzynkę, bo mamy te punkciki. Do końca promocji zostało 2 dni jeszcze, przynajmniej jak ja nagrywam to, więc będzie możliwość sobie na pewno otwarcia tego, ale na początek otworzymy zwykłe, może
7 skrzyneczek. Zobaczymy, może coś poleci ciekawego. Raczej nie... O, do Bula, pięknie. I do Franka. Frankiem pisaliście mi, że Frankiem się fajnie gra później dopiero jakieś tam powiedzmy mapki, jak zbieranie klejnotów i faktycznie jest to możliwe. Frankiem pewnie będziemy grali jeszcze. Frankiem będziemy grali. Na razie, tak mówię, minujemy Rozę i Bula. O, znowu do Bula. Bo chciałbym na nich wbić, chciałbym na nich sobie zrobić te 20 poziomy może. Już niewiele brakuje im, a później będziemy wybierać kolejne postacie, które będziemy też podekspiać, żeby one były jak najlepsze. Wątpię, żeby jakiś mi zadymiarz poleciał. W ogóle zadymiarzy brakuje mi teraz jeszcze ilu? O kurde, 12 zadymiarzy. Za pucharki to tak nawet nie liczymy, bo one dopiero pojawią się później. Ale Penny, Piper, Pam, Bibi, Mortis, Tara, Spike, Krug i Leon. No tu będzie ciężko, teraz będzie coraz ciężej z tymi zadymiarzami. Ciekawe, czy w ogóle będzie mi się udawało, nie kupując tych mega skrzynek, zdobywać jakieś tam zadymiarzy. Bo z tego co pamiętam, szanse są bardzo niewielkie. Do Colta. Do Colta spoko też wypada, bo Colta pewnie też będę chciał podnieść sobie w końcu na ten wyższy poziom. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, zobaczymy. Nie wiem co się dzieje z tą gierką ostatnio. Sorki moi drodzy za problemy, ale wywala mi co jakiś czas połączenie. Niby robili jakieś tam poprawki ogólnie, ale coś im ewidentnie nie pykło. Mam tylko nadzieję, że nie będzie wywalało mnie w trakcie meczu. Czy ja mogę podnieść Rozie teraz ten? 290. Dobra, to jedziemy. Dajmy zbiorę klejnotów, zagrajmy sobie Bulem. Oczywiście gram na emulatorze, gram na komputerze, więc nie spodziewajcie się wielkich rewelacji. Muszę ogarnąć sobie, w jaki sposób na telefonie sobie zainstalować. Znaczy, w jaki sposób na telefonie przechwytywać sobie ekran na Androidzie. Gdybyście mieli jakieś informacje dla mnie, jak to zrobić, żeby na żywo przechwytywać sobie ekran, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie to wysłucham. Może zastosuję się nawet. Także mam Androida, gdyby ktoś miał z was program, który przechwytuje ekran, tak w miarę normalnie, że tak powiem, i z dobrą jakością, to jak najbardziej dajcie znać. Umierać. Pyk, pyk. Pyk. Nie zabiło. No. Jednego dziabnąłem przynajmniej. Ale mam mało HP teraz. O nie, 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 nie. Nie zabijaj. Don't kill me, bro. Don't kill me. Dobra, lecimy tam. Lecimy wspomóc. Roza. O Jezu, uciekaj, uciekaj. Kurde, zabrali mi punkciki, niedobrze. Ale ja mogę zrobić teraz tak. Wpaść tam w nich i patrzcie, pyk, pyk. O nie, stunta dostanę! O nie! Po prostu stunt Franka jest straszny, powiem wam szczerze, naprawdę. Jego stunt jest okrutny i ciężko się przez niego przebić. No i zobaczcie, znowu stunta dostałem. Zero szans. Na tą mapkę Frank po prostu jest kozak totalnie. Jak mu tylko stunt wejdzie, to jest adios w ogóle. Wszyscy leżą. I zobaczcie, wygrywaliśmy i meczek w plecy. No i musiał Frank być ogólnie. Musiał Frank być najlepszy, no bo nie było innej opcji w ogóle. Ale nas pobił, strasznie. Strasznie nas pobił, powiem wam szczerze. Dobra, spróbujemy jeszcze jeden meczek. Zobaczymy sobie jeszcze jeden meczek. Może tym razem nam wyjdzie. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i komentarz i subskrypcję oczywiście. To faktycznie bardzo, jeżeli ja się upominam o to, to bardzo faktycznie pomaga, bo YouTube bardzo lubi kanały, które są mega aktywne, które mają właśnie, które mają sporo tych, sporo łapek w górę. Kurde, źle poszedłem. Które mają sporo łapek w górę i promuje je wyżej i więcej osób dowiaduje się o tym kanale. Tak działa ten dziwny system YouTube'a, ale na to nic nie poradzimy. Ło, porobiłem ich! Pięknie! Ej, czym jest w ogóle blokować towarzysza dnia? Ale to chyba chodzi o tego, chyba chodzi o Bluestacka. Tak mi się wydaje. Siema! Nara! Nie, wpakowałem się! Źle, kurde! Zabiją, zabiją, zabiją! Właśnie tu się gra słabo w tym, że jak klikam sobie E, to mam ulta pod E. Jak kliknę sobie tego ulta, to później jest problem taki właśnie, że... Problem jest tego typu, że... Szybko mogę zginąć. No właśnie, patrzcie na to. Ja cię kręcę, znowu nas porobią. Znowu nas porobią. Najgorzej. No tutaj to w ogóle nara.
No, tego nie przeżyję. Nie ma opcji. No właśnie. Kurde. Na telefonie gra mi się dużo lepiej ogólnie ostatnio. I lepszego skilla mam, tak zostajemy w plecy strasznie. No nic nie poradzimy, będą się z tym później pucharki odrobić. Ej, dobra, ale teraz otwieramy kolejnych, myślę, że 7 skrzyneczek otworzymy sobie. Otwórzmy sobie 7 skrzyneczek. El Primo, Rico. Jej! Mamy Penny, bardzo rzadki zadymiarz. Penny strzela workami monet, uszkadzając cel i wszystkich, którzy się za nim znajdują. Jest jej super atak to działko w stylu moździerza. Cudownie! Tego się nie spodziewałem, że trafimy za zadymiarza nowego. Penny, wypróbuj. Oj, tego się nie spodziewałem. Ale fajnie, bardzo mnie to cieszy, że trafiamy kolej za zadymiarzy jeszcze. A, bo na tymi monetkami strzela, faktycznie. Ona ma troszeczkę niższy DPS ogólnie, bo ma ten niższy DPS, ale ona sobie później może postawić to działeczko. I ono chyba strzelało z daleka. Za 1200, no to na pewno ten DPS srogo... Mogę zrobić dwie, czy tylko jedną? Jedną tylko. No w sumie nie dziwię się, bo to już było lekka przesada, gdybyśmy mogli kilka zrobić ich. Ale spoko, spoko, bardzo fajne. Bardzo mi to cieszy, że trafiliśmy. Super, że trafiła się Penny. Jedziemy jeszcze kilka. Monetki, Shelly, Genie. Genie też muszę w końcu pograć sobie. Ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Do Colta punkciki, do Daryla. O, spoko. Klejnoty, bardzo fajnie. To znowu... Sorki, moi drodzy, ale tak to dziwnie wygląda, że ostatnio... coś się sypie z serwerami. Po tej aktualizacji ostatniej, która była kilka dni temu, te serwery coś się sypią i po prostu wywala co jakiś czas. O, do Franka, bardzo fajnie. Franka trzeba będzie wzmocnić na pewno. Jeszcze myślę, że dwie skrzyneczki tworzymy sobie stąd. Shelly, Penny. I znowu klejnoty. Bardzo fajnie, mam już 30 klejnotów. Czy ja mogę coś za klejnoty sobie kupić? Po 2 jadżetony mogę sobie wziąć. O! Myślę, że to jest... O nie, 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 zmaściłem. Sorki. Mój błąd. Lekko zmaściłem. Myślę, że to jest spoko opcja, ten po 2 jadżetonów, bo jakoś przebrania mnie nie kręcą, powiem wam szczerze. Ale po 2 jadżetonów to ja bym chętnie przygarnął. Jeszcze jedną tryneczkę? Dawaj, jeszcze jedną. 50 monet. Karl. I Frank. I bardzo fajnie. I bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. No cóż. Dobra, próbujmy jeszcze raz to samo, ale może faktycznie weźmy tego Franka. Może weźmy Francisco. Polepszymy go. Nawet o 2 poziomy. Weźmy Franka i spróbujmy. Grałem Frankiem raz czy 2 razy, więc raczej szału się nie spodziewam, ale zobaczymy. Może mi się uda, może mi coś tam fajnie pójdzie. Dawaj, Frank, jedziemy na nich. Frank jest bardzo wolną postacią, ale jak sypnie, to jest ogień. No właśnie. Już mam ulta? Tak szybko? Kurde. Dawaj, wjeżdżamy tam. Pyk! I stoicie w miejscu. Nie ma mocnych. No, Frank jest wolny, ale jak sypie, to już jest ogień, naprawdę. Idę tego rozwalić. Pyk, nara. Oj, kolega się rozsypał. Zbieramy kolegę. Gdzie mnie tu próbujesz? Starczy się dużo ruszać. Jest spoko. Znowu postawił to dziadostwo. Op, i bierzemy to. Odliczanie. Dziękuję bardzo. Ojej, 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 ojej. Trzeba się cofnąć, trzeba się cofnąć. Najgorsze to, że słuchawka mi pada z ucha. Kurde. Załatwcie go! O nie, nie dajcie mu przegrać, nie dajcie nam przegrać! Wykończcie ich, wykończcie ich! Nie, nie róbcie mi tego! Ja już tam lecę po niego, lecę po niego. Patrzcie na to, patrzcie na to. No nie, tak mało HP ma! Strzel go ktoś tam, strzel go ktoś tam! Nie, nie dajcie nam przegrać!
Jaki ząg! Nie, na telefon, znaczy na telefonie mi dużo lepiej idzie, powiem wam szczerze. Na kompie się gubię strasznie. Muszę ogarnąć jakiś program właśnie do grania na telefonie. Coś muszę wykminić. No nie, no to było słabe, to było ewidentnie słabe. Kończę sorki, ale na razie nie gramy razem, nie gram z nikim na razie, bo nagrywam odcinek. Pogramy sobie innym razem. Dobra, otwieramy kolejne skrzyneczki. Jedziemy, zobaczymy co wypadnie. El Primo do Franka, 12 klejnotów. No to jest spoko wynik, powiem wam szczerze, to mi się podoba. Rico, Shelly. Co mamy dalej? Colt, Karl i znowu klejnoty. Jak te klejnoty dzisiaj sypią? Kasiurka, do Bula, pięknie, do Daryla. Znowu klejnoty. Co tu się, no... Co tu się dzieje w ogóle z tymi skrzyneczkami? No dawaj, ładuj się. Dobra, dawaj 4 jeszcze. Punkty mocy do Broka. Brokiem jakoś nie za bardzo, powiem wam, przepadam grać z tą postacią. I myślę, że ona u mnie zostaje na 10 poziomie. W ogóle teraz słyszałem, z tego co słyszałem, to teraz właśnie już można ten, można 35 poziom wbijać na postaci. Już nie tylko właśnie ten 20, tylko 35. Zwiększono to znacznie. Barley, Daryl. Dobra, dobra, zagrajmy sobie może jeszcze jeden meczek, może spróbuję, może uda nam się w końcu coś ugrać. Chciałbym bardzo, ale no zobaczymy. I gramy ten meczek i otwieramy resztę skrzyneczek i będzie tyle na dzisiaj, mam nadzieję. Kurde, dzisiaj pasjonujący dzień ogólnie, mimo że tych przegranych niestety meczeków, no tego niestety czasami się nie ogarnie, nie? Wykończyłem go. Stać w miejscu! Ojej, będzie strzelał, cofnij się skie. Gdzie on tu jest? On tutaj jest gdzieś. Stój w miejscu! O nie, wykończył mnie, najgorzej. I właśnie o to chodzi, czasami wpadają takie gnojki tutaj i nas wykańczają. Ale ja wtedy wbijam tak. I pyk, i stoisz w miejscu, i nie możesz się ruszyć, i dwóch na raz. I trzech na raz. I pięknie, i dziękuję bardzo. I nowy stunt. Jak ja kocham tą postać. Pyk, pyk, pyk. I odliczanie, i dziękuję bardzo. Teraz się cofnąć, nie umierać najlepiej. Nie, jaki tutaj rekcimy teraz. To mi się podoba. Pięknie. Czy jestem mistrzem gry? Powinienem być. Tak, oczywiście, że skie jest. Musiał być. Także uratowałem honor na sam koniec. Uratowałem swój honor. Frankiem na pewno będziemy grali jeszcze, bo to jest, jestem przekonany o tym. Pięknie, pięknie. No mamy 2800, już niewiele brakuje. Ok, moi drodzy, otwieram ostatnie skrzyneczki. Czy ja mam tutaj wyłączone? Tak, mam wyłączone. Dobra, ostatnie skrzyneczki, jedziemy. 13 monet, do Barleya punkciki, do Rozy, bardzo fajnie. I jedziemy teraz większe. Mamy monetki 80, Roza 11 punktów, Poco 12, Shelly 30 punktów. I Hajsiwo 52, El Primo Genie, Rico. I podwaja żetonów, bardzo fajnie. To się, podwajacze się strasznie przydają. I ostatnia skrzyneczka stąd, monety 85, Nita punkty, Genie punkty, Roza i klejnociki. I tak jak obiecałem, otwórzmy sobie jeszcze mega skrzyneczkę, mamy na nią punkty, weźmy sobie. O, to będzie ciekawe, czy coś się trafi. 200 kasy, Shelly, Nita, Genie, Bull, Rico, punkciki i klejnoty. Okej, no nie było źle, ale do Bula punkty bardzo mi się przydadzą. Myślę, że to jest spoko wydany hajs. W ogóle muszę spróbować sobie jeszcze zdobyć te 200 punktów, wbić dwie postacie na 10 poziom i odebrać tą skrzynkę jeszcze jedną, może mi się uda. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał, że będziecie chcieli sobie... Podnieśmy sobie poziom.
Mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać moje kolejne odcineczki z Brawl Stars, bo ja na pewno będę chciał w tą gierkę jeszcze sobie pograć. Mamy sporo punktów do wbicia, sporo pucharków. No fajnie by było mieć wszystkich zadymiarzy. Może się uda kiedyś, zobaczymy. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, łapce w górę i subskrypcji. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie i cześć.